będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Dawid Martynik przed KSW66, witamy ponownie. Cześć. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, ostatnia twoja walka, która odbyła się poza KSW. Jak tą walkę pamiętasz, co w niej poszło nie tak? No, nie chcę tutaj zrzucać niczego na sędziów, broń Boże, natomiast no, sporo osób ma zastrzeżenia do ich pracy i do tego, że jakby cały marketing i liczba zawodników i garze są naprawdę super, ale sędziowie to jest jeden z najsłabszych punktów tej organizacji. No miałem tak też takowe zdanie. Nie podobało się mi ten wynik, jak to było, jak ci sędzi to ustalili, że on wygrał. Nie myślałem, że tam nieco tak przedwedł. We stójce myślałem, że był bardzo lepszy, on tylko próbował mnie wywrócić, a to i tak mnie tylko w pierwszej rundzie mnie przytrzymał w parteru, ale to było tak wszystko, co on pokazał w tej walce. No, myślę, że tutaj tu wagę 6-6 to nie jest waga dla mnie. To tam też pokazało, że się mam trzymać w bantamu. Może niekiedy jak trochę urosnę, tak był we favorite, ale teraz bantamu tylko był walczyć. A skąd ten pomysł, żeby w kategorii 6-6 zawalczyć? No, przyszła takowa oferta na walkę. Tak sobie chciał pokazać na Czechach, tak to sobie się do tego. Tylko to był ten powód, co pokazał w Czechach, ale tak sobie to tak, no. Mhm. Jakbyś ocenił w ogóle organizację KSW i Oktagonu, no bo mówi się o Oktagonie, że to jest takie KSW, tylko w Czechach i na Słowacji i robi podobną robotę, jeżeli chodzi o właśnie marketing i te wszystkie inne kwestie, czyli jak otoczka i rozmach szeroko pojęty. Jak gdybyś ocenił to pod względem i sportowym i tym właśnie marketingowym? No, przyszła mi tam wielka różnica jak z tym sportowym. Jak sam patrzył na te walki, różnica jak oni walczyli, jak tutaj na KSW, myślę, że tutaj jest inny poziom, większy, bardzo większy niż tam na Oktagonie. Chociaż walka Barborik-Buchinger była całkiem niezła. No, to jest taka asi tylko jedna walka, która się mi tak podobała na Oktagonie, którą się też pamiętam, ale ostatnie walki się mi tak... Są tam parę takowych, co się mi podobają, ale... Nie robi to na mnie żadne takie wrażenie, żeby się mi to podobało. Całkowicie się mi ten oktagon tak nie podoba. Mhm. Mhm. Dawid, doprecyzujmy, bo oczywiście pochodzisz z Czech, natomiast często na koszulce, w której wychodzisz do walki, widać również polską flagę. Czy to jest związane z tym, że trenujesz w oktagon Team Cieszyn, czy jeszcze jakaś inna przesłanka, że jest ta polska flaga? No, myślę, że tu mam wiatr fanu, wiatr mnie podporują polscy fani. I się trochę czuję jak Polak, gdyż nie umiem jeszcze tak garać, ale próbuję lepiej garać, ale nie wiem, jak mi to nie idzie. Jest dobrze. Jest dobrze. Ale lubię Polsko, podoba się mi tu, zawsze się mi KSW podobało, tym mam kobietę polską, no. To ja ci powiem jedną rzecz, że uwzględniliśmy cię właśnie w rankingu polskich zawodników w kategorii koguciej. No tak, to jestem zadowolony, no bo... Zawsze jsem oglądał wszystkie polskie rankingy, a nie české. Tam i nie wiem, kto tam jest, się zjedna pořádnie. Tak. Mhm. Porozmawialiśmy o wszystkim innym, a nie porozmawialiśmy o Patryku Surdynie, czyli twoje sobotnie wyzwanie. No, sytuacja wygląda tak, on jest po dwóch porażkach. Dzisiaj miałem okazję porozmawiać z Wojsławem Rysiewskim. No nie jest tak, że nie wezmą, że ta walka nie jest dla niego wszystko, trochę jest, no bo ewentualna trzecia porażka w KSW by mogła oznaczała dla niego prawdopodobnie tymczasowe przynajmniej pożegnanie z organizacją. Myślisz, że on ruszy szybko, będzie chciał efektownie skończyć ten pojedynek, czy wręcz przeciwnie, będzie kalkulował i będzie starał się dość bezpiecznie przewalczyć to starcie? Myślę, że to będzie chciał ukończyć tak jak ja. Myślę, że to będzie taka walka od początku, że buď będziemy się chcieli podać, albo knockoutować. Nie myślę, że to będziemy chcieli na punkty. To jeszcze cię zapytamy, bo KSW robi coraz więcej gal i będą one w innych też krajach. Jest też pewnie szansa na Czechy i więcej miast w południowej Polsce. To ja zapytam, czy ty oceniasz, że twój brat Patryk może szybko zadebiutować w KSW? No, to bym oceniał. Myślę, że on teraz się walczy w 5-7. Taka waga nie w KSW, ale gdyby miał taką... Nie wiem, jak się to powie, ofertę walczyć w 5-7 w KSW, by zrobili taką wagę, tak wiem na pewno, że on by był mistrzem w tej wagi. Mhm. A powiedz jeszcze,
patrząc na twoje pochodzenie, czyli Czechy, jak to się stało, że znalazłeś się w Cieszynie w Polsce? No, spróbowałem parę klubów w Czechach, a nie podobało się mi, jak trenują. Przyszło mi taki poziom, takowy, żeby żadne by to mi to nie dało, to tak jsem znalazł w Polsku a tam se mi podoba, jestem tam zadowolony, podoba się mi, jak trenują, wszystko. Mhm. Czy jakieś zmiany nastąpiły w twoich przygotowaniach? Ktoś nowy w sztabie, jakieś nowe podejście do treningów, nowi sparring partnerzy, czy coś się zmieniło, czy po staremu? Wszystko po staremu, no, jak zawsze. No dobrze, w takim razie co, no chcielibyśmy, żebyś na koniec zaprosił twoich kibiców, twoich fanów do oglądania twojego starcia, które prawdopodobnie otworzy chyba kartę KSW 66. Tak. Możesz w swoim ojczystym języku, będzie ciekawie. Dobra, teraz bym próbował gadać po polsku, tak mi to będzie trudno. To będzie, niech będzie po polsku. No, będę zadowolony, gdy będziecie wszyscy patrzyć na moją walkę na KSW. Na celu galę KSW, myślę, że tam są bardzo fajne walki. To jest tak wszystko. A dziękuję wszystkim, co mnie oglądają. Dawidzie, to jeszcze ode mnie ostatnie pytanie, bo zastanawiam się, kto byłby ewentualnie taką największą gwiazdą w Czechach. Jak wiesz, tutaj jest Michał Materla, jest Mamet Khalidov i zastanawiam się, czy to na przykład jest Petr Monsterkniże, czy może jakiś inny zawodnik, czy to są tak duże gwiazdy jak Khalidov i Materla w Polsce? No, myślę, że to są spíš gwiazdy medialni, niż tak, żeby umieli tak walczyć jak tych gwiazdy w Polsce. Dobrze. Co, no, chyba tyle od nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.